Dzień dobry, Roland Szyńczykiewicz. Opowiem Państwu o zasadzie prawdy materialnej. Zasada prawdy materialnej jest jedną z naczelnych zasad procesu karnego. Świadczy o tym nie tylko jej treść, ale również samo umiejscowienie na samym początku kodeksu postępowania karnego, w skrócie KPK. W artykule 2, paragraf 2 KPK możemy bowiem przeczytać, że podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Zatem mamy ustaloną sytuację określoną, w której. Zarówno organy postępowania przygotowawczego, czy prokurator i wszystkie inne podmioty, które prowadzą, uczestniczą w czynnościach postępowania przygotowawczego, jak i sądy w postępowaniu sądowym, mają się kierować zasadą tej prawdy materialnej, czyli mają innymi słowy dociekać, co się rzeczywiście wydarzyło, ustalać wszelkie okoliczności temu towarzyszące. Idea jest taka, że tylko właściwie ustalony tak zwany stan faktyczny. Tylko ustalenie prawdy tego, co się rzeczywiście wydarzyło, może dać asumpt w postaci wydania sprawiedliwego, rzetelnego wyroku. Jest to niezwykle proste w swojej istocie. Natomiast oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, czyli w tym, jak postępować, jak to postępowanie przebiega, żeby zasada ta była realizowana. I tutaj więc mamy jej prymat, i mamy powiedziane, że. Mają się tym kierować organy. I to jest naczelna zasada. Ta prawda jest przywoływana w najważniejszych momentach i na niej ma się opierać rozstrzygnięcie. I teraz, żeby być oczywiście jasnym i klarownym, trzeba powiedzieć sobie, że w dążeniu do tej prawdy organy i sądy wyposażone są w konkretne, poszczególne instrumenty prawne. Również stronom poszczególne instrumenty są przyznane po to, żeby do niej dążyć. Natomiast ta zasada jest kierowana do organów i do sądu. I teraz. Między innymi dotyczy to oczywiście inicjatywy dowodowej i sposobu przeprowadzania postępowania dowodowego. Pod pojęciem inicjatywy dowodowej mam na myśli to, że w postępowaniu przygotowawczym to jest zasadą, że prokurator czy inny organ postępowania przygotowawczego prowadzi dowody z urzędu, czyli sam ustala, wymyśla, jaki dowód przeprowadzić i go czyni i ma robić wszystko to, żeby ustalić właściwy, ten prawidłowy stan faktyczny, czyli taką liczbę i rodzaj dowodów, jaki się da. Ta, natomiast w sądzie, to wyrazem tej zasady jest to, że sąd ma prawo działać z urzędu, czyli sąd sam z siebie może podejmować inicjatywę dowodową, czyli przeprowadzać poszczególne dowody. Teoretycznie proces jest kontradyktoryjny, czyli jest sporem stron oskarżyciela i oskarżonego, wspieranego ewentualnie przez obrońcę. Natomiast z uwagi na to, jak ważne jest to, żeby ustalić prawdę, Przyznane są sądowi te szczególne kompetencje w postaci możliwości inicjatywy dowodowej, która nie jest w żadnym przepisie ograniczona, co oznacza, że w praktyce sąd może przeprowadzić więcej dowodów z urzędu, niż jest zgłoszonych w akcie oskarżenia, dla prawdy materialnej w imię tej zasady. To jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Zasada ta, niestety, nie jest nieograniczona, albowiem istnieją poszczególne ograniczenia. W dochodzeniu do prawdy, między innymi polegające na zakazach dowodowych, yy, między innymi polegające na tym, yy, jaki jest charakter wypowiedzi podejrzanego czy oskarżonego, czyli że składają wyjaśnienia, no nie jest yy, absolutna. Natomiast, mieszcząc się w jej ramach, właśnie organy mają obowiązek dążyć do jej ustalenia. Poszczególne elementy, które są w kodeksie postępowania karnego, yy, poszczególne, jak gdyby. Yy, Instrumenty i poszczególne um, przepisy mają na celu ułatwienie czy też realizację tej zasady. O inicjatywie dowodowej już mówiłem, natomiast jeszcze są inne właśnie elementy, które sprzyjają założeniu ustawodawcy temu, żeby dążyć do osiągnięcia tej zasady, żeby ją realizować. Mówimy tutaj o kontradyktoryjności rozprawy, czyli są strony, które toczą spór i Ustawodawca zakłada, że tocząc ten spór będą się pojawiały argumenty z jednej strony, z drugiej strony, i sądowi pozwolił to nabrać pełnego obrazu sytuacji. Mamy też zasadę bezpośredniości, czyli zetknięcia się sądu osobiście, bezpośrednio naocznie z dowodami zarówno osobowymi, jak i rzeczowymi. Mamy wreszcie uprawnienie sędziego przewodniczącego w artykule 366, żeby czuwał nad prawidłowym przebiegiem rozprawy. Między innymi to czuwanie polega na tym, żeby sąd, korzystając z instrumentów, jakiemu powierzono, nie pozwolił na przykład na to, żeby świadka zastraszano, żeby świadka manipulowano, żeby zadawano świadkowi pytania sugerujące. Bo po to jest świadek słuchany, w tym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, żeby mówił prawdę i to, co wie. Więc sąd stoi na straży. Właśnie dążąc do tej prawdy, żeby świadek nie został zmanipulowany przez jedną ze stron, żeby pytania nie były sugerujące, nie były podchwytliwe. Ten element stania na straży prawidłowego przebiegu postępowania jest szalenie ważny. Ja śmiem twierdzić, że ta zasada, jako naczelna najważniejsza, w sposób szczególny wyróżnia proces karny na tle innego rodzaju postępowań. Dlatego że tutaj jest szczególnie zaakcentowana ta prawda, nacisk jest na nią położony, nacisk do tego stopnia, że właśnie organy, w tym przede wszystkim sądy mają instrumenty działania ponad wolą stron, czyli przeprowadzenia tych tak zwanych dowodów z urzędu. Ja osobiście upatruję w tym jednego z najważniejszych przejawów dążenia do prawdy materialnej i jest elementem, na który można się powoływać w przypadku środka odwoławczego apelacji właśnie poczynienie niezgodnych z rzeczywistością ustaleń faktycznych, czyli błędne ustalenie jakiejś okoliczności, jakiegoś faktu, przebiegu jakiegoś zdarzenia, może to być kwestionowane, podlega kontroli. Idea jest po prostu taka, żeby ustalenia organów były prawdziwe i żeby sąd, wydając wyrok, ustalił, co naprawdę się wydarzyło. Bo to jest podstawowy warunek tzw. sine qua non, żeby orzeczenie było sprawiedliwe i rzetelne, żeby proces był rzetelny, jeżeli ustali się, co naprawdę miało miejsce. I taka jest idea, i taka jest treść tej przesłanki, tej zasady, o której mówimy, prawdy materialnej. Chodzi o to, żeby to ustalić. Moim zdaniem jest to najważniejsza zasada procesowa, to dążenie do ustalenia tego, co naprawdę się wydarzyło. Dziękuję za uwagę.